Siemanko, witam wszystkich. Moi drodzy, ostatnio na moim profilu zrobiło się dość gorąco, a to za sprawą pewnych, można powiedzieć, podludzi, kurew, którzy szukając poklasku i atencji fabrykowali dokumenty z prokuratury, oczywiście, których nigdy nie było, sygnatura akt sprawy, która nigdy się nie odbyła, oczywiście, można było to sprawdzić. Sfabrykowali dokument, gdzie wstawili moje imię i nazwisko, że w 2015 roku gdzieś tam poszedłem na samo ukaranie, biorąc 60, pomijając jedną osobę. Słuchajcie, wy kurwy jebane, oczywiście nie pykło wam to, bo nigdy w życiu takiej sytuacji nie było, to jest po pierwsze. Po drugie, prokurator, który podpisał się niby pod tym dokumentem, skontaktowałem się z tym człowiekiem, nigdy w życiu nie był prokuratorem dla Warszawy, Pragi, w ogóle nigdy nie był prokuratorem, jest adwokatem, zajmuje się w ogóle zupełnie innymi rzeczami, podpis jest jego, oczywiście z kilku dokumentów został zlepiony ten dokument, przepisany na czysto i sfabrykowany w Photoshopie, po to, żeby mnie oczernić. Oczywiście, wiadomo, ostatnio jechałem z pewnymi osobami ze środowiska rapowego, którzy rozpierdolili się i zachowali się nieelegancko na zeznaniach, gdzie jawnie powiedzieliśmy o tym i tępiliśmy te kurwy i nagle kontra z ich strony jest na takiej zasadzie, że są fabrykowane dokumenty, żeby oczernić ludzi, dobrych ludzi, którzy szanują zasady i którzy kurwa nigdy w życiu nie postąpiliby wbrew im. Mówię to dlatego, że mogłoby to się przydarzyć każdemu z was. I teraz tak, te kurwy wykorzystały okres koronawirusa, że nie można wyciągnąć akt z sądu, bo teraz są sprawy aresztantów tylko rozważane, ale dzięki Bogu wstawili podpis prokuratora, który niby się pod tym podpisał, człowieka, który nigdy nie był prokuratorem i był adwokatem, jest adwokatem. Mam nagraną rozmowę z tym człowiekiem, który wiadomo też w jaki sposób się do tego odniesie, tak? Więc kurwy chciały w ten sposób zawalczyć, wiedząc, że nie zgłoszę tego, że nie pójdę nigdzie i że pewnie będę miał związane ręce do września, żeby tłumaczyć się z czegoś. Oczywiście, kurwa, jak może 60 pomówić jedną osobę, to jest pierwsza rzecz. Oczywiście profil zniknął w 5 sekund. Obsranej konsekwencji i pocisków, i pod naciskiem pocisków, jakie dostał, i nie ma co się dziwić. My, dobrzy ludzie, nie mamy sobie kurwa nic do zarzucenia, wychodzimy otwarcie, o tym mówimy. Jazda z kurestwem, tępimy tych kurwów jebanych, frajerów, pierdolonych, konfidentów i tchórzy, którzy się boją kurwa więzienia i konsekwencji. Obsrani są kurwa, najpierw świrują, kurwa, urują gangsterów, a potem kurwa siedzą obsrani kurwa w kącie i nie wiedzą, co się dzieje. Chuj wam kurwa w serca i chuj wam na imię, zobaczcie, jaką można być kurwą, do jakiej rzeczy można się posunąć, żeby człowiekowi kurwa zniszczyć życie. Nie pykło wam kurwy, a jeszcze zrobię tak, że nagram filmik z tą kurwą, która to zrobiła, bo jesteśmy już w tym momencie na samym końcu drogi do ciebie, śmieciu jebany, i kurwa zobaczymy, jak się zachowasz wtedy, jak zobaczysz mnie pod swoimi drzwiami. Chuj ci kurwo na imię, pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, trzymajcie się z fartem, elo.